Ta-da! Halo? Policja? Cześć, nazywam się Paulina Peda i zapraszam Was do kolejnego odcinku Płynę do brzegu. Jaki jest Twój ulubiony serial na Netflixie? Sex Education. Nie wiem dlaczego, bo tylko tego oglądałam. Ulubiona dyscyplina sportowa? Narciarstwo. Trenowałam dość długo i to jest ostatnia dyscyplina, jaką uprawiałam i złamałam nogę w zeszłym roku. Najlepsza impreza, na jakiej byłaś? Chiny, Wuhan. Wuhan, 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 poszło świat i na ulicach bucha, bucha. Który z pływaków imponuje Tobie najbardziej charakterem? Jest to chyba Kuba Majerski. Strasznie profesjonalnie podchodzi na treningach do swojego zadania. Jest też pewny siebie, ale nie jest też taki, nie jest przepełniony taką pychą. Jest taki pewny siebie w pozytywnym znaczeniu. No i osiąga coraz więcej. Będziemy trzymać za niego kciuki i mamy nadzieję, że będzie się dalej rozwijał w Katowicach. Ile najwięcej przepłynęłaś na jednym treningu? Delikatnie ponad 9 km raz i mam nadzieję, że trener to słyszy, że nie będzie kolejnego. Ulubiony sparring partner? Damian Chrzanowski. Wyścig, którego nie zapomnisz do końca życia? 200 delfinem chłopaków z tegorocznych mistrzostw, znaczy teraz zimowych mistrzostw Polski w Olsztynie. Właśnie minuta 53 Damiana Chrzanowskiego, później Michał Poprawa i Kuba Majerski, wszyscy w trójkę, nasi kochani zawodnicy kadrowi, wypełnili też minimum i to jest wyścig, który na pewno w pierwszej kolejności zapamiętam. Poryczałam się niesamowicie, przecież jak ja oglądałam ten start, gdzieś tam skakaliśmy na tych trybunach i jak zobaczyliśmy tą ostatnią 50-kę, no już też to mówiłam kiedyś w wywiadzie, że nie wiadomo, nieważne kto wygra, ważne, że wszyscy mają minimum i fajne jest podium, niech tak zostanie. Pizza z ananasem. Smakołyk czy wybryk natury? A to nie jest karalna śmiercią? Największy talent polskiego pływania? Laura Bernat. 200 grzbietem teraz mówiłam, zrobiona igrzyska w Lublinie, jak było w Lublinie. No dała czadu. Popłynęła niesamowicie 2,9, tam blisko rekordu polskich seniorów, no to... Jest właśnie fajną, młodą zawodniczką, która też patrzy na siebie, rozwija się, robi to tak wewnętrznie, nie upublicznia tego wszystkiego. I widać, że ona kocha to, co robi. To jest wszystko takie, wiesz, takie jej, nie? I to, że właśnie zrobiła to minimum w wieku 15, no prawie 16 lat, no przecież to jest niesamowite osiągnięcie. Trzymaliśmy kciuki i dla mnie, no ja jestem z niej dumna, szczęśliwa i trzymam dalej kciuki. Mimo wszystko, to jest moja też konkurencja. Zasłużyła. Jaki utwór muzyczny dodaje Ci skrzydeł przed startem? Milenka. Milenka. To pozdrawiam Antka. Możemy sobie razem słuchać. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Buty. Buty, buty, buty. Gdyby nie pływanie, byłabym? Pewnie jeździłabym na nartach albo poszłabym gdzieś w kierunku tenisa. Jaki słyszałaś najgorszy tekst na podryw? Coś w stylu, czy spadłaś z nieba? Coś takiego. No ale w klubach to przecież często to się można spotkać dziewczyny. Nie wiem, to jest pytanie też do piechotki. Piechotka pewnie zna takie jakby to powiedzieć, smaczki. Jaki program telewizyjny wyciąga cię z dołka? Chyba jakiś, nie wiem, głupi odcinek Love Island, czy jakiś taki bardziej serial na bieżąco. Bo War Social. Jaki przedmiot, Twoim zdaniem, za 20 lat będzie bezużyteczny? Przedmiot bezużyteczny? Nie wiem, pilot do telewizora. Gdybyś mogła zapewnić sobie dożywotnią dostawę jakiegoś produktu, co by to było? No ta czekolada. Tak jakby można pomieszać smaki, żeby się nie znudziło. Gdzieś to się znajdzie, jakieś miejsce na logo. Jaki zawód chciałaś wykonywać, będąc dzieckiem? Weterynarz. Lubię zwierzęta, ale zawsze mi się to kojarzyło z takim cześć, pogłaszczę, ale jak się potem okazało, że to jednak się wiąże z czymś więcej, to od razu zrezygnowałam. Fajny gołąb. Jaki wyraz chciałabyś dodać do słownika i co by znaczył? Spluszczyć.
No, to jest taki właśnie stan, kiedy idziesz na imprezę i niekoniecznie wiesz, co się wydarzyło i nie wiesz, jak się czujesz kolejnego dnia. Jeden budzik o konkretnej godzinie, czy kilka co 5 minut? Co 5 minut, co 3, co minutę, najlepiej w ogóle przez całą godzinę, żeby nie zaspać. Dlaczego mówimy po zmroku, skoro jest po świetle? Bo tak, jak kobieta odpowiem. Czy hot dog to kanapka? Hot dog to ciepło pie... No tak. Kanapka, nie no, hot... Ja bym to pozaliczyła pod kanapkę. Jeszcze taką fit z tym, z sosem tysiąca wysp. Zamiast paróweczki to kabanos i jest git. Jak zachęciłabyś młodych zawodników, aby ciężko trenowali? Ciężka praca popłaca. Czy był taki moment, w którym poczułaś, że osiągniesz sukcesy w pływaniu? Czy tak poczułam? Może był jakiś taki sygnał, to był chyba 2017 rok, tutaj na zawodach w Łodzi, kiedy zdobyłam swój pierwszy seniorski medal. No to gdzieś tam wtedy była taka nutka, że spróbujemy dalej i tak jestem tu, w biurze w Wodzie Kąpa. Najdziwniejsza rzecz, jaką jadłaś w życiu? Na pewno w Chinach jedliśmy jakieś takie robaki dziwne, coś śmieszne właśnie na targowisku. My chyba to przywieźliśmy tutaj. Tak, ale zdecydowanie jakieś takie robaki, nie powiem teraz co to było, jakieś... Może nie, że nie toperze, ale... Były super.